Oglądanie Scooby-Doo, Where Are You?, czyli tej pierwszej oryginalnej kreskówki ze Scoobim, jest jednym z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa. Co prawda oglądałem to wtedy po angielsku, więc nie rozumiałem specjalnie dużo, ale już wtedy, mimo archaicznej animacji różniącej się od ówcześnie nowych hip kreskówek z Dexterem czy atomówkami, podobał mi się posępny klimat miejsc, gdzie trafiali bohaterowie, skontrastowany ze slapstickowym humorem. Trafiała do mnie ta kumpelska relacja Shaggy'ego i Scoobiego, czy coraz bardziej absurdalne projekty samych duchów i potworów. Oczywiście zupełnie nie przeszkadzała mi też powtarzalność kolejnych odcinków. A wiadomo, praktycznie każdy wyglądał tak samo. Mamy zagadkę do rozwiązania, więc następuje szukanie poszlak, ganianie się przez korytarz pełen drzwi, Fred musiał obmyślić wielki plan schwytania naszego ducha czy potwora, no a potem mieliśmy zdemaskowanie adwersarza i oczywiście kultowe i udałoby mi się to, gdyby nie te wścibskie dzieciaki w roli wisienki na torcie. Gdybym miał, do niedawna, powiedzieć, co mi się przede wszystkim kojarzy ze Scooby-Doo, to pewnie bym powiedział, że właśnie pewnego rodzaju błoga niezmienność. Co by się nie działo, to zawsze wylanem będzie jakiś zły kapitalista, próbujący przegonić lokalną ludność, żeby, nie wiem, kupić ziemię po niższej cenie, bo wie, że jest tam zakopany skarb albo coś w tym guście. Tylko, że byłoby to skojarzenie mimo wszystko mocno mylne i w rzeczywistości raczej średnio pasujące do tej franczyzy. Franczyzy obejmującej dziś całą masę produkcji, od seriali animowanych po pełnometrażowe filmy animowane czy live action. Problem w tym, że nie do wszystkiego mamy dostęp w Polsce, ale tutaj z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, czyli NordVPN. Do czego służy VPN? Przede wszystkim pozwala korzystać z internetu, przeglądając sieć, oglądając wideo, pobierając pliki itd. bezpiecznie, broniąc się przed atakami online, śledzeniem czy kradzieżą danych, w tym haseł. NordVPN to najszybszy VPN na rynku, co potwierdzają testy prędkości. Obsługuje wszystkie wiodące platformy, w tym nawet Android TV, i będzie was bronić nie tylko przed tym, co wymieniłem wcześniej, ale też m.in. przed złośliwym oprogramowaniem, natarczywymi reklamami i atakami DDoS. Przede wszystkim jednak korzystanie z VPN ma jeszcze jedną istotną dla nas zaletę. Nie ogranicza nas wówczas nasze położenie geograficzne. Dajmy na to, że poszukujemy legalnego dostępu do serialu Mystery Incorporated, kiedyś emitowanego w Polsce jako Brygada Detektywów. Niestety, nie ma tej produkcji w ofercie żadnego polskiego streamingu. Wystarczy jednak, że jednym kliknięciem w NordVPN zmienimy sobie lokalizację na Stany Zjednoczone i proszę, możemy oglądać serial na HBO Max albo na przykład kupić odcinki bezpośrednio na YouTube. Niestety wciąż cała masa produkcji filmowych czy serialowych albo trafia do Polski z dużym opóźnieniem, albo nie trafia do nas wcale. Tym sposobem możecie temu zwyczajnie przeciwdziałać. Koniecznie wejdźcie na nordvpn.com/lukaszstelmach, bo wówczas skorzystacie z wyjątkowej oferty NordVPN i wykorzystując kod lukaszstelmach, dostaniecie 2-letni plan i 4 miesiące gratis z dużym rabatem. Czas oferty jest limitowany, więc lepiej nie zwlekać. A jeśli uznacie, że to jednak nie jest dla was i usługa wam nie odpowiada, wówczas możecie skorzystać z 30-dniowego prawa do zwrotu od Nord. Tak jest, są tak pewni tego, jak dobrze to działa, że zwrócą wam wszystkie pieniądze, jeśli będziecie niezadowoleni. Pamiętajcie, nordvpn.com/lukaszstelmach, link znajdziecie w opisie, ale też w przypiętym komentarzu. Tymczasem wracamy do Scoobiego, no i Velmy. A konkretnie do tego, że to nie do końca tak, że formuła historii ze Scoobim nie zmieniała się. Jest wręcz przeciwnie. Tak naprawdę seriale animowane ze Scoobim już od samego początku swojego istnienia musiały regularnie zmieniać swoją formułę, dostosowując się do ówcześnie panujących trendów czy oczekiwań widzów. Zmieniała się długość odcinków w ramach emitowanych seriali. Pojawiały się występy gościnne celebrytów, dodany został niesławny Scrappy-Doo, który swego czasu ratował zresztą serial przed anulowaniem. Raz stawiano na krótkie, niepowiązane komediowe historyjki, a innym razem na jedną konkretną fabułę. Mało tego, na przestrzeni lat pojawiła się też m.in. kreskówka z dużo młodszymi wersjami znajomych nam bohaterów. Był Powrót do Korzeni, serial skupiony na Shaggym i Scoobim, krzyżującym plany szalonemu naukowcowi. Potem znowu pojawiła się poważniejsza seria, opowiadająca rozciągającą się na 2 sezony historię, a potem znowu odsłona bardziej epizodyczna i komediowa w tonie. A paszka Freda znikała i wracała. Skład osobowy naszej znajomej ekipy wścibskich dzieciaków też nie był cały czas ten sam. Ba, przez jakiś czas należał do niego nawet Vincent Price, znaczy Vincent Van Gool. Mało tego, przez ten cały czas wydawano też animowane filmy pełnometrażowe. I tam mamy już w ogóle jeden wielki szał zmysłów. Jest film, gdzie Scooby i gang ratują wszechświat razem z Kiss. Jest film, gdzie spotykają się Scooby i Hojrak. Albo Scooby i John Cena. Jest historia, gdzie mamy prawdziwe zombie.
gdzie nasza drużyna musi pokonać ożywiony wirus komputerowy, albo razem z Elvirą i Billem Nye rozwiązać zagadkę nawiedzonych demonicznych dyni. Jest też film, gdzie Shaggy zostaje zamieniony w wilkołaka, żeby wziąć udział w wyścigach organizowanych przez Drakulę. Oczywiście jest też obowiązkowa wyprawa w kosmos, albo na kolonie. No krótko mówiąc, Scooby widział już wszystko. Jest na YouTubie doskonałe wideo na kanale Jello Apocalypse, gdzie autor argumentuje, że to Fred, nasz blond włosy miłośnik apaszek i pułapek na potwory, jest najlepszym członkiem Mystery Incorporated. Dlaczego? Ano każdy pozostały członek zespołu jest jakoś tam definiowany przez te parę cech, które są mu przypisane. Velma jest nerdem, Daphne faszynistką, Scooby i Shaggy są tchórzliwi i lubią jeść, ale co lubi Fred? Apaszki? Co właściwie można o nim powiedzieć? Że lubi jeździć samochodem? Że ma apaszkę? Że jest bardzo, bardzo biały? Ano Fred jest właśnie takim pustym naczyniem, do którego można wlać cokolwiek. Fabuła wymaga, by ktoś z bohaterów był wielkim fanem tej rzeczy, która będzie istota w historii? Niech to będzie Fred. Jakiś bohater musi zachować się w jakiś konkretny sposób, by historia miała sens? Fred się na pewno do tego nada. No bo przecież to nie tak, że ten ogromny fandom Freda obrazi się, że ów bohater zrobił coś out of character. Bo szczerze mówiąc nie wiem, czy bardziej nieistniejącym bytem jest ów charakter, czy ów fandom. No i zmierzam do tego, że bardzo podobnie sprawa ma się ze Scooby-Doo jako marką. Koncept grupy młodych ludzi i ich psa, gdzie każdy reprezentuje jakieś mgliście zdefiniowane cechy charakteru, rozwiązujących zagadki paranormalno-kryminalne, może być podstawą tak wielu różnych produkcji dla tak wielu różnych odbiorców, że naprawdę trudno wyznaczyć tu jakieś granice. Możemy mieć Scoobiego dla najmłodszych widzów, jak i dla trochę starszych, w wydaniu poważnym albo komediowym. Możemy zahaczyć o dowolny gatunek, dowolną formułę, dowolny najdziwniejszy pomysł na historię. Największy rozstrzał tematyczny mają filmy pełnometrażowe, jednak jednocześnie, żeby było zabawniej, one są też najbardziej zachowawcze formalnie. Tutaj z kolei na więcej pozwalają sobie seriale, co jakiś czas odświeżając designy postaci czy styl animacji. I wiecie co? Bardzo fajnie, że próbują, bo nawet jeśli komuś nie podejdzie aktualna nowa inkarnacja, to po pierwsze zawsze będzie mieć odskocznię w postaci wyglądającego znajomą pod każdym względem nowego filmu animowanego, a po drugie, za jakiś czas wyjdzie inny serial, który być może zarezonuje lepiej. To powiedziawszy, dziwi mnie trochę, że marka nie wykorzystuje potencjału tego, jak wiele osób, tak jak ja, wychowało się na przygodach Scoobiego oraz jednocześnie tego, jaką popularnością cieszą się seriale animowane dla dorosłych na streamingach. I nigdy na dobrą sprawę nie stworzono serialu animowanego z udziałem dobrze nam znanej piątki wścibskich dzieciaków i psa, przeznaczonego właśnie dla starszego odbiorcy. To znaczy, jasne, mieliśmy Mystery Incorporated, Brygadę Detektywów w wersji polskiej, czyli serial, który nie bał się nieco poważniejszego tonu, nieco większej stawki, fabuły z masą wątków, ba, potrafił nawet uśmiercić niektórych drugoplanowych bohaterów, ale wciąż mimo wszystko była to bezpieczna produkcja dla ludzi w każdym wieku, którą można było emitować w telewizji na kanale z kreskówkami. Mówiąc o serialu dla starszych widzów, mam na myśli raczej serial w stylu Harley Quinn czy BoJacka Horsemana, gdzie można by porzucić dwuznaczności i skonfrontować naszych bohaterów z elementami rzeczywistości, których seriale dla dzieciaków nie mogą albo wolą nie zawierać. I to zarówno w wydaniu na serio, wprowadzając do fabuły przemoc lub prawdziwy horror, albo przeciwnie, komediowym. I tutaj pole do popisu jest naprawdę duże, biorąc pod uwagę, jak charakterystyczni i wyraziści są nasi bohaterowie, z Shaggym i Scoobim na czele. Oczywiście nie jest to pomysł nowy. Tak się składa, że kiedy James Gunn został zatrudniony do napisania scenariusza do filmu live action ze Scoobim, to pierwotna wersja była właśnie komedią dla starszych widzów, czyli właśnie tych, którzy na Scoobim się wychowali, i celowała w kategorię R. Niestety studio z czasem zmieniło zdanie i Gunn musiał to, co napisał, złagodzić na tyle, by MPAA dało filmowi kategorię PG-13. Jednak, oglądając ten film, wciąż widać pozostałości po poprzednim koncepcie, choćby w postaci rozmaitych aluzji do tego, że Shaggy i Scooby zachowywali się w animacjach, jakby no, popalali sobie coś w wolnych chwilach. Od tamtej pory jednak Scooby praktycznie zawsze był pozycją dla widzów w każdym wieku. Dlatego też, kiedy pojawiła się informacja, że na HBO Max pojawi się Velma, serial oparty o franczyzę Scooby-Doo, ale całkiem mocno odbiegający od tego, co dobrze znamy z tej marki, oraz przeznaczony dla dorosłych widzów, no to byłem do tego pomysłu nastawiony bardzo pozytywnie. Taka produkcja mogłaby przecież ponabijać się trochę z tej klasycznej konwencji seriali ze Scoobim i pokazać, jak absurdalnie w nieco bardziej realistycznym settingu wyglądałyby przygody czy nawet bohaterowie, jakich znamy z tej wersji dla dzieciaków.
Albo taka produkcja mogłaby skonfrontować te proste charaktery bohaterów oryginału z nieco bardziej skomplikowaną rzeczywistością. I Velma faktycznie nadawałaby się tu na centralną postać, bo byłaby naszym okiem na ten świat. Najbardziej introwertyczną, ale też najbardziej racjonalną bohaterką. I to tylko moje luźne pomysły, ale tak naprawdę możliwości moim zdaniem było bardzo wiele. I będę bronić tezy, że sam koncept nie jest tu z zasady zły i mógłby się udać. Szczególnie, że tak jak wspomniałem, marka Scooby-Doo w zasadzie od samego początku swojego istnienia potrafiła naprawdę dynamicznie zmieniać się i adaptować zupełnie różne konwencje. Dla wielu ludzi jednak Velma była skreślona od samego początku, właśnie dlatego, że serial od razu zapowiadał odejście od formuły, jaką publika znała z dzieciństwa. Co, jak już sobie powiedzieliśmy, nie jest absolutnie niczym nowym. Jeszcze większy sprzeciw wywołały odświeżone wizerunki bohaterów. Te tak jakby dopasowano do obsady głosowej i tym samym Velma stała się Indyjką z pochodzenia, tak jak Mindy Kaling. Shaggy, tutaj używający jednak swojego prawdziwego imienia Norville, stał się czarnoskóry, tak jak podkładający mu głos Sam Richardson, i tak dalej, i tak dalej. I znowu, według mnie to nie była zła decyzja z dwóch powodów. Po pierwsze, mogło być przecież tak, że twórcy chcieliby postacie miały w sobie więcej z aktorów podkładających im głos, na przykład podobną manierę mówienia, czy jakieś cechy charakteru, wobec tego czemu by nie podkreślić tego też wizualnie. Po drugie, taki zabieg odróżnia dość wyraźnie Velmę od innych inkarnacji kreskówek cyklu Scooby-Doo, co tutaj wydawało się pożądane, bowiem miała to być animacja dla trochę innej publiki i w trochę innym stylu niż to, co znamy z dzieciństwa. A tym sposobem było to widoczne natychmiast. Zresztą od razu widać to po braku wśród bohaterów samego Scoobiego Doo. Mi ta absencja osobiście nie przeszkadza, jeśli autorzy woleli się skupić na reszcie bohaterów, no to okej, przynajmniej w teorii. Zaraz do tego dojdziemy. Tym bardziej, że bałbym się, że Scooby w wersji edgy dla dorosłych byłby po prostu klonem Briana z Family Guy'a. Oczywiście wszystko to stało się dla wielu komentujących podstawą, by ogłosić śmierć kultury białego człowieka i ostateczny upadek cywilizacji. Nie ma bowiem bardziej oczywistego znaku na to, niż niebiały kolor skóry fikcyjnej postaci. Nie ma wątpliwości, wszyscy umrzemy. Kiedy zatem Velma w końcu pojawiła się na HBO Max, od razu stała się też przedmiotem cyklicznej debaty, czy polityczna poprawność zabija popkulturę. I jednocześnie oczywistym dowodem na to, że tak, owszem, bowiem serial zebrał bardzo kiepskie recenzje i został odebrany bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. Widać jak na dłoni, że zmiany w materiale źródłowym dla rzekomo wymuszonej reprezentacji skończyły się alienacją publiki i zaniedbaniem we wszystkich innych obszarach. Tyle, że nie do końca. Problemem Velmy nie jest bowiem to, że Shaggy czy Norville ma taki, a nie inny kolor skóry, a główna bohaterka jest takiego czy innego pochodzenia, albo orientacji seksualnej, albo ma inny background, cokolwiek. Problemem, wbrew pozorom, nie jest nawet to, że twórczyni tego serialu, Mindy Kaling, nie miała najwyraźniej zamiaru, mimo szumnych zapowiedzi o utożsamianiu się z protagonistką, w jakikolwiek sposób zaadaptować znanych nam postaci. I te ani trochę nie przypominają swoich odpowiedników z jakiejkolwiek inkarnacji Scoobiego Doo. Są kompletnie nowymi bohaterami, którym przypisano znajome imiona i tyle. W tym kontekście brak samego Scoobiego nie rzuca się nawet w oczy, bo to nie tak, że mamy znajomą ekipę, gdzie kogoś brakuje. I owszem, kiedy jesteś fanem danej rzeczy, danej marki, to takie zagrania są mocno rozczarowujące. Jednak z drugiej strony, postacie z oryginalnego Scoobiego już i tak przechodziły bardzo wiele zmian i czasami zmieniały się wręcz nie do poznania. Taka Daphne pisana była zarówno jako bohaterka kina akcji, znająca wszelkie sztuki walki, jak i stereotypowo wręcz kobieca miłośniczka kosmetyków i butów. Velma bywała już zarówno sarkastyczną sceptyczką, jak i pociesznym nerdem. Fred to Fred, może być wszystkim. A Shaggy i Scooby, wyobraźcie sobie, że jest serial animowany, gdzie oni sami proaktywnie rozwiązują wszelkiego rodzaju zagadki. I to jakimś cudem działa, kosmos. Więc to, co robi Velma, to mimo wszystko znowu nie jest nic nowego. Co najwyżej w najbardziej radykalnym wydaniu do tej pory. Plus, to mimo wszystko serial, mający ileś tam odcinków. Bohaterowie seriali mają to do siebie, że zmieniają się w czasie jego trwania. Ewoluują, rozwijają się i tak dalej. Niewykluczone, że z czasem Velma, Daphne i reszta zaczną bardziej przypominać znane nam inkarnacje tych postaci. Z jeszcze drugiej strony, takie radykalne zmiany w charakterach są mimo wszystko trochę bez sensu, jeśli mamy i nowy setting, i nową formułę, i na dodatek kompletnie nowe postacie, no bo wtedy jako widzowie nie mamy już żadnego punktu zaczepienia i znika urok oglądania czegoś, co już jakoś znamy w nowej odświeżonej wersji, czy obserwowania, jak znajome elementy wypadają na nowym tle, czy w nowej roli.
Ale znowu, to też nie jest największy problem. Brutalna prawda jest bowiem taka, że kiedy dana adaptacja sama w sobie jest wartościowym dziełem kultury, to nie ma wielkiego znaczenia, w jaki sposób coś adaptuje. Czy robi to wiernie, czy robi to z szacunkiem itd., itd. Nawet jeśli jako fan jesteś rozczarowany, bo nie dostałeś tego, co znasz i lubisz, to wciąż dostajesz jako odbiorca coś wartościowego i wartego obejrzenia po prostu. Wciąż mimo wszystko uzasadnia to potrzebę adaptowania jakiegoś materiału, jeśli w efekcie na świecie przybywa tym samym jedno dzieło, które ma cokolwiek do przekazania. Gdyby więc Velma była dobrym lub chociaż zabawnym serialem, to można by naprawdę przymknąć oko, moim zdaniem, na wszystko to, o czym tutaj mówiłem. A że nie jest, zdecydowanie nie jest, no to tu leży pies pogrzebany, co może nie jest najszczęśliwszym powiedzeniem, biorąc pod uwagę, że z obsady zniknął wiadomo kto. W każdym razie, mowa tutaj o produkcji, która wydaje się być duchowym spadkobiercą nie Family Guy'a czy Harley Quinn, ale raczej rzeczy pokroju Paradise PD czy Farzar, czyli seriali, które pod płaszczykiem parodiowania pewnej konwencji są po prostu przykładem tej konwencji, a dodatkowo także festiwalem raczej prymitywnych i pozbawionych krzty kreatywności dowcipów. Podobieństwa są aż nazbyt widoczne. Velma również stara się pozować na produkcję, jeśli nie parodiującą otwarcie, to chociaż komentującą konkretny rodzaj seriali, mianowicie przeseksualizowane edgy teen dramy w stylu Riverdale. Jednocześnie, poza odtwarzaniem tropów i innych charakterystycznych elementów oraz ciągłym zauważaniem ich na każdym kroku i komentowaniem, że właśnie oto mamy z nimi do czynienia, i tak zwykle na tym cały żart się kończy, cała reszta to typowe dla tego rzutu animacji dla dorosłych gagi w stylu mówimy, że coś się wydarzy, a dzieje się coś innego. Lub bohaterowie są okropnymi ludźmi i traktują się bardzo źle nawzajem i z jakiegoś powodu ma to być bardzo śmieszne. Oczywiście nie ma nic złego w tym, by pośmiać się z postaci w serialu komediowym, nawet jeśli są to bohaterowie o, powiedzmy, istotnym statusie w popkulturze. Wspomniana wcześniej Harley Quinn naprawdę bezkompromisowo śmieje się ze wszystkich obsesji Batmana czy niezdrowej relacji praca-życie Jima Gordona. Wspomniany Family Guy zbudował całą swoją reputację i popularność na licznych żartach z prawdziwych i fikcyjnych postaci, niekiedy otwarcie przedstawianych w roli vilanów, jeśli fabuła odcinka tego wymagała. Zresztą, przecież sam Adam West we własnej osobie, odtwórca roli Batmana, prawdziwa legenda, był tam, kiedy jeszcze żył oczywiście, przez długi czas niekompetentnym i zdziwaczałym burmistrzem miasta, w którym mieszkają bohaterowie. Adam West, słuchajcie, którego zresztą Seth MacFarlane uwielbia. Ale no właśnie, w obu przypadkach, po pierwsze, serial brał sobie postacie, które już znamy i starał się je pokazać co najwyżej w krzywym zwierciadle, wyolbrzymiając niektóre cechy czy podkręcając inne, robiąc wówczas użytek z możliwości stawiania tych postaci w bardziej ekstremalnych sytuacjach, a nie tworząc im charakter od zera. Po drugie, w obu przypadkach widać, że chęć żartowania sobie ich kosztem nie wynika z negatywnych odczuć autorów wobec tych dzieł. Wręcz przeciwnie. Nie byłoby tylu dowcipów dotyczących uniwersum DC w Harley Quinn, gdyby autorzy nie znali i nie kochali tego komiksowego świata. Z kolei jeśli chodzi o Family Guy'a, powiem tak, w jego ramach powstała nawet pełnoprawna czy częściowa parodia oryginalnej trylogii Star Wars. I moim skromnym zdaniem to chyba najlepsze, co kiedykolwiek wyszło pod szyldem tego serialu. Mam wrażenie, że im większa sympatia do jakiejś postaci czy dzieła, tym lepsze żarty udawało się produkować Sethowi MacFarlane'owi, kiedy jeszcze zajmował się kreatywnie Family Guy'em. Od dawna tego nie robi i serial się do niczego nie nadaje, ale to inna historia. No i w przypadku Velmy moje wrażenie jest wręcz odwrotne. Trochę jakby autorzy tej produkcji naprawdę nie lubili niczego, co próbują parodiować w ramach swojego serialu. Zarówno jeśli chodzi o wspomniane teen dramy, jak i świat Scooby-Doo, jeśli w ogóle znajdziemy tutaj cokolwiek wspólnego z tym, co było w kreskówkach. Nie czuć tu ani krzty sympatii dla bohaterów, którzy portretowani są w wyjątkowo antypatyczny sposób, na czele z samą protagonistką, która traktuje z góry absolutnie każdego, kto wejdzie jej w drogę. A co gorsza, to sama w sobie wydaje się być tutaj głównym nośnikiem humoru, zupełnie jak w jakimś Paradise PD. Tylko, że tego typu seriale, jadące na shock value, przynajmniej trafiają do publiki lubiącej mieć to poczucie, że oglądają coś bezkompromisowego, niepoprawnego politycznie itd. Velma tych ludzi odstraszyła już na samym starcie, co stawia nam tutaj oczywiste pytanie, mianowicie a kogo w ogóle jest ten serial? Po co powstał? Znaczy, co próbuje powiedzieć? Co skomentować? Nie wiem, być może odpowiedź na to pytanie wykrystalizuje się po obejrzeniu całego sezonu, ale szczerze mówiąc, jakoś nie chce mi się do niego dotrwać, bo no właśnie, ja kompletnie nie rozumiem, co miałbym czerpać z tego serialu.
Wiecie, wspomnianemu Riverdale można naprawdę wiele zarzucić, ale jakby nie patrzeć, ten serial wziął sobie te bardzo proste i archetypiczne postacie z komiksów Archie i zrobił w ich oparciu tą absurdalną i over the top teen dramę, gdzie dzieją się najbardziej szalone, dziwaczne rzeczy. I moim zdaniem jest w tym jakaś wartość, jest w tym jakiś fun, cokolwiek, co sprawia, że chce się to oglądać. Nawet jeśli niekoniecznie jest to, wiecie, wysoka sztuka. W przypadku Velmy, autentycznie nie wiem, w jakim celu Velma powstała. Ktoś mógłby cynicznie założyć, że po to, by wywołać kontrowersje, ale czemu HBO Max miałoby zależeć na byciu kojarzonymi z kiepskimi serialami animowanymi? Na dłuższą metę to moim zdaniem nie ma sensu. A jeśli ktoś w HBO Max liczył na podczepienie się pod popularność seriali animowanych dla dorosłych, to szkoda, że jednocześnie nikt tu nie zadał sobie trudu rozpracowania, dlaczego takie pozycje jak Family Guy, Rick and Morty, Harley Quinn, BoJack Horseman czy Futurama działały i trafiały w gusta tak wielu odbiorców. W efekcie dostaliśmy serialowy odpowiednik głośnego pierdnięcia jako ekwiwalentu komedii. Co jest tym bardziej smutne, że Scooby-Doo to wciąż jest marka, która jak mało która nadawałaby się do przeniesienia na formułę animacji dla dorosłych. Ten koncept ma moim zdaniem ogromny potencjał, ale Velma pewnie na długo jeszcze spaliła go w oczach masy ludzi. Nie dlatego, że odbiegała od formuły, nie dlatego, że Shaggy to już nie ten sam Shaggy i na pewno nie dlatego, że ktoś ma tu inny niż biały kolor skóry. Raczej dlatego, że to po prostu leniwie napisana, nieśmieszna i pozbawiona celu komedia napisana przez kogoś, kto nie miał pojęcia, co właściwie robi. Dzięki wielkie za uwagę, dziękuję też bardzo sponsorowi tego odcinka NordVPN. Do zobaczenia.